Państwu, ja nazywam się Marcin Kozłowski i witam Państwa w pierwszej lekcji języka węgierskiego. W dzisiejszej lekcji nauczycie się, jak przedstawić się w języku węgierskim, powiedzieć dzień dobry, do widzenia, kilka podstawowych zwrotów. Zaczynamy. Żeby powiedzieć po węgiersku dzień dobry, macie na to trzy sposoby, ponieważ w języku węgierskim istnieje taki podział, jak na przykład w języku angielskim: na dzień dobry, który mówi się rano, na dzień dobry, który mówi się w ciągu dnia i na przywitanie, którego używamy wieczorem. Tak jak w języku angielskim jest podzielona good morning, good afternoon i good evening, tak samo w języku węgierskim mamy te trzy struktury. St takie najbardziej standardowe, słownikowe, dzień dobry, brzmi jona podkiwanok. Jona podkiwanok, czyli dzień dobry, mówione w ciągu dnia, nie rano, nie wieczorem. Żeby powiedzieć dzień dobry, przywitać się z kimś rano, powiemy jóreggelt. Jóreggelt, czyli dzień dobry w godzinach porannych. Dzień dobry, Mówione wieczorem, czy może nie tyle dzień dobry, bo dobry wieczór. Mówione wieczorem. Tak, po, po, podobnie jak w Polsce po godzinie, nie wiem, 18, 19 jest już wieczór i witamy się z kimś, powiemy: Joeszczyt. Joeszczyt, dobry wieczór. Joeszczyt, dobry wieczór. Używany wieczorem, jak sama nazwa wskazuje, Jorek Dzień dobry, czy raczej dosłownie dobrego poranka. Samo słowo ju znaczy dobrze. Jest to takie. Dość często spotykane słowo. Możemy je spotkać w bardzo wielu frazach. Julwan na przykład znaczy: dobrze jest, jest dobrze. W takim znaczeniu, jakby ok, takie potwierdzenie, że, że rzeczy mają się tak jak chcemy, żeby się miały. Y, powiedzą Julwan. Julwan, czyli ok. Następnie, takie y, podstawowe myślę, zwroty z zakresu savoir vivre: jak proszę, dziękuję, przepraszam. Żeby y, kogoś poprosić o coś po węgiersku. Mamy na to kilka różnych sposobów. Możemy powiedzieć kirek albo kirem, które dokładnie z tych słów będzie wybrane przez nas, zależy od tego, jak będzie wyglądało całe zdanie w dalszej jego części. W języku węgierskim jest coś takiego jak konjugację, Koniugację podmiotową i koniugację przedmiotową. Uważam, że w tej lekcji, jest to pierwsza lekcja, jaką dla Was tutaj nagrywam, jest jeszcze za wcześnie na wprowadzenie tak zawiłego. Zagadnienia gramatycznego, jak rozróżniany pomiędzy tymi koniugacjami. Chcę tylko, żebyście zapamiętali te dwie formy y, proszę, czyli kirek albo kirem. I to której dokładnie użyjecie, bo jest to de facto to samo słowo, tylko ono występuje tutaj w dwóch różnych koniugacjach i musicie między nimi wybrać, której dokładnie z tych koniugacji użyjecie, o tym będę może mówił w kolejnej lekcji. Y, tutaj chcę na, na tym po prostu zatrzymać się, żebyście zapamiętali, że jesteś taki, jak kirem, czyli poproszę albo kirek, czyli też poproszę i oba te słowa są wariantami właściwie jednego i tego samego słowa tylko wyrażonymi w dwóch różnych koniugacjach węgierskich mamy proszę jako kirek albo kirem kirem o wizet, poproszę o wodę taki zwrot na przykład wiz, woda Vizet, woda z końcówką biernikową kogo co wodę, czyli wizet, całe zdanie Kierem o wizet, poproszę o wodę. W pierwszej osobie liczby pojedynczej, jeżeli mówię o sobie, mogę powiedzieć w ten sposób. Ważne jest to, że ta woda jest tutaj takim dopełnieniem określonym w ten sposób, że nasz rozmówca, kiedy o tym mówimy, wie, że prosimy o tą konkretną wodę, czy wie, wie, wiadomo o czym mowa, dlatego używamy wtedy tej koniugacji właśnie z kierem. Nie będę w tej lekcji jeszcze, jest to pierwsza lekcja, wchodził w szczegóły, natomiast generalnie te koniugacje wybieramy zależnie od tego, czy właśnie nasz rozmówca wie, jakie będzie dalsze dopełnienie, czy też nie wie o tym, czy posiada te informacje, o czym dokładnie w całym zdaniu będzie mowa, czy te informacje nie podajemy i. Od tego zależy wybór pomiędzy użyciem pierwszej lub drugiej, czyli podmiotowej lub przedmiotowej koniugacji w języku węgierskim. Język węgierski dysponuje jeszcze innymi zwrotami czy słowami, które są dedykowane czynności proszenia o coś. Żeby kogoś uprzejmie o coś poprosić, powiemy też legens i to jest takie już mocniej chyba na moje prywatne wyczucie formalne słowo, czy formalne wyrażenie. Etymologicznie siew to jest serce. Legien siwesz, czy legien, to jest forma, która pochodzi od czasownika leni, czyli być. Nie będziemy tutaj może wdawać się w takie jednak szczegóły. Powiem tylko, że legien siwesz to będzie poproszę o coś skierowane do w sytuacji, w której. Prosicie uprzejmie albo uniżenie kogoś o coś. Na przykład, jeżeli policjant będzie was legitymował i chce to powiedzieć uprzejmie, powie: O zigazolwań, legend czyli poproszę o dowód osobisty. O O's zigazolwań, legend czyli poproszę o dowód osobisty. O O's zigazolwań, legend czyli poproszę o dowód osobisty. Samej i to jest takie dosłowne tłumaczenie dowód osobisty. Nie używają tego. Tak, jak my, całego, całej frazy dowód osobisty, tylko po prostu o zigazolwań. I gazolwań to jest taka, jakby ID card, dowód osobisty, dowód tożsamości, po prostu. Natomiast to semi to znaczyłoby osobisty, semi to jest osoba, ale oni mówią i gazolwań, i to jest po prostu dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli Was ktoś poprosi o dowód, o dokument potwierdzający tożsamość, to będzie właśnie o Zigazolwajc Legensiwersz. O czyli poproszę o dowód osobisty, o dowód tożsamości. A jeżeli ktoś poprosi Was na przykład o podanie imienia albo po prostu przedstawienie się, powie o Nevic Legensiwersz. Czyli poproszę się przedstawić, poproszę podać swoje imię albo nazwisko. NEW to jest imię, ale w funkcji nazwisko także w języku węgierskim, tak jak już wspominałem przedstawiacie się zasadniczo przez onewem i tutaj dajecie nazwisko jako pierwsze, imię jako drugie. Możecie także samo imię w tej konstrukcji zastosować, czyli Onewem Marcin, albo samo nazwisko, onewem Kozłowski będzie to wszystko jak najbardziej poprawne, jak najbardziej zrozumiałe i możliwie proste. Myślę, że łatwo także zapamiętać, bo to jest tylko jedno proste sformułowanie. Wracając do struktur związanych z proszeniem mamy też takie słówko jak teszyk". TESZYK to jest proszę bardzo przy podawaniu komuś czegoś podajecie komuś sól przy stole powiecie TESZYK odpowiada to mniej więcej angielskiemu here you are". czyli proszę bardzo o to tutaj jest ta rzecz o którą prosiłeś proszę bardzo o to tutaj dają ci tą rzecz TESZYK w ten sposób sprzedawca podając wam towar w sklepie który zakupiliście kładzie wam na ladę powie TESZYK i to jest dosłownie takie jakby proszę bardzo. Mam nadzieję, że to już jest w miarę zrozumiałe. Dodam jeszcze, że także tego też używacie przy odbieraniu telefonu. Czyli proszę, jeżeli podnieście słuchawkę i chcecie po prostu odebrać telefon, powiecie TASZYK i to jest takie jakby halo albo po prostu proszę przy odbieraniu telefonu. W ten sposób także można zastosować to słowa. TASZYK Czyli proszę albo przy podawaniu komuś czegoś, jakiejś rzeczy, albo także przy odbieraniu telefonu, albo na przykład ustępujemy kogoś, komuś miejsca w autobusie, też powiemy teszyk, czyli proszę bardzo. Jest to takie słowo dość uprzejme i myślę, że na temat słów związanych z proszeniem powiedziałem już dość dużo. Podałem wam cztery formy: kirem, kirek, legien, siwysz, teszyk. W takim razie może przejdziemy do innego zagadnienia. Następnie coś takiego jak dziękuję. Dziękuję po węgiersku możemy powiedzieć kasenem albo kesenem syjpen. Kesenem równa się dziękuję. Kesenem dziękuję. Natomiast takie bardziej slangowe, nieformalne podziękowanie, którego użyjemy do swoich znajomych albo przyjaciół. Dokładnie w takim znaczeniu, w jakim po polsku byśmy powiedzieli dzięki. Powiemy kesi. Kesenem dziękuję, kesi dzięki. I różnica jest też mniej więcej podobna, jak to byłoby dla języka polskiego rozróżnienie pomiędzy dziękuję, a dzięki. Jeżeli chcemy bardziej formalnie się wyrazić, powiemy pełnym zdaniem, albo pełnym zwrotem kesenem, lub kesenem sipem. Jeżeli chcemy powiedzieć dzięki, czy takie dziękuję właśnie do swoich przyjaciół, takie nieformalne bardziej, powiemy kesi. Obie formy będą zrozumiałe, natomiast rozróżnienie jest właśnie takie, jak w języku polskim. Jeszcze dodam może taką bardziej uprzejmą formę jak sypen. Kesenem sypen, czyli dziękuję bardzo. Słowo syp znaczy po węgiersku pięknie albo ładnie. Coś jest piękne, czyli syp. Syp, warosz, piękne miasto, na przykład powiemy. Warosz to jest miasto syp, piękny. Kesenem sypen to jest dziękuję pięknie albo dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chcecie powiedzieć cześć, jeżeli chcecie się przyjrzeć nieformalnie z kimś, to cześć możecie powiedzieć również, na, na, nawet musicie powiedzieć na dwa sposoby: albo to będzie takie cześć, które mówicie do jednej osoby, czyli Sio, Sio, cześć, albo jeżeli wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, jest tam więcej osób w środku, to wówczas użyjecie takiej formy, która jest typowo skierowana do więcej niż jednej osoby: powiecie "siastok". To również znaczy cześć, ale jest to do więcej niż jednej osoby. W języku węgierskim jest takie właśnie rozróżnienie, czy mówicie do jednej osoby, czy mówicie do większej liczby osób, użyjecie odpowiednio troszkę innego słowa. o cześć do jednej osoby, siastok do kilku osób. Możecie ewentualnie także powiedzieć serwus, albo do kilku osób serwastok, serwus. Też jest to takie jakby cześć, takie jakby przywitanie. Ono jest również mało formalne nie jest to takie właśnie jonapod który jest takim najbardziej standardowym, typowym formalnym dzień dobry natomiast to serwus albo sewastok al... sevastok, do kilku osób, serwus do jednej osoby to będzie coś pośredniego pomiędzy cześć a dzień dobry jest na moje, na mój, na moje prywatne wyczucie jest to bardziej formalne niż SIO, albo siastok ale mniej formalne niż Jona podkiwanok, Jorek Gelt Jeszcze. Generalnie to Servus albo sevastok ono już jakby troszeczkę jest używane przez starsze osoby albo wychodzi z użycia. Jeżeli chcecie po prostu w miarę sprawnie się posługiwać, to całkowicie Wam wystarczy albo właśnie Dzień dobry w postaci Jona podkiwanok. Jona, pod, Generalnie to słowo kiwanok, o którym wcześniej nie wspominałem ono dosłownie znaczy życzę. Od czasownika kiwanni życzyć I, i pełna taka słownikowa forma to jest: Jona pod kiwanok, i to jest dzień dobry, mówiony w ciągu dnia, nie rano, nie wieczorem. I generalnie możecie też powiedzieć: koregel kiwanok, czyli miłego poranka życzę, czy dobrego rana, ranka, i to jest takie dzień dobry, używane rano, albo Joeszczyt kiwanok, I, czyli jest to dobry wieczór. Taka wydłużona forma to kiwanok. Ono jest opcjonalne, nie musicie go dodawać. Jeżeli powiecie samo juna, pod samo jurek, geld, albo samo będziecie w pełni zrozumiali. I to kiwano jest to po prostu taka długa forma y, powiedzenia tego przywitana. Następnie y, będzie coś takiego jak do widzenia: do widzenia, czyli wisąd lata szro, wissąd lata szro, do widzenia, wissąd lata szro, do widzenia, wissąd lata szro, do widzenia to jest też taka najbardziej typowa najbardziej standardowa metoda na po prostu powiedzenie komuś do widzenia, jest to zwykłe, standardowe nie, bez udziwnień do widzenia jeżeli chcecie powiedzieć bardziej nieformalnie coś w rodzaju na razie, cześć powiedzcie wislat wislat jest to skrót od tego dla lataszo y, używane właśnie dla takiego y, krótszego wyrażenia się i jest to nieformalne bardziej w takim znaczeniu cześć przy, przy żegnaniu kogoś w znaczeniu takiego na razie, do następnego razu wtedy pojecie Wislac. Do swoich przyjaciół, do ludzi, z którymi jesteście na stopie takiej bardziej koleżeńskiej, przyjacielskiej, nieformalnej. Generalnie domyślne do obcej osoby będzie raczej wisą dla Taszlu. Przechodzimy do mm, formuł związanych z przepraszanym. Przepraszam po węgiersku, możemy także powiedzieć na dwa sposoby. Będzie to przepraszam wyrażające żal za to, że zrobiliśmy coś złego. I tutaj użyjemy słowa bocianot, bocianot, czyli przepraszam, albo przepraszam, zbliżone znaczenie od angielskiego, excuse me. Forma taka uprzejma tego słowa byłoby to elniszcz, El czyli takie jakby przetłumaczyć to na polski, to za pozwoleniem albo Przepraszam bardzo, jeżeli zaczepiacie kogoś na ulicy, prosicie o ustąpienie miejsca. Na przykład przepychacie się przez tłum, będziecie mówić elnisysz, 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 czyli przepraszam, 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 ale nie w znaczeniu, że przepraszam, bo nie wiem, zrobiliście komuś jakąś krzywdę, czy zrobiliście coś złego, tylko w znaczeniu takiego excuse me, za pozwoleniem prosiłbym o, prosiłbym uprzejmie o ustąpienie miejsca, prosiłbym uprzejmie o, o wybaczenie. Ta, takie wybaczenie, które nie jest wyrażeniem żalu za zbrodnię, tylko jest po prostu użyte w tej drugiej funkcji takiego excuse me. Mam nadzieję, że jest to jakoś już wyjaśnione. Jeżeli nie, to może spróbujmy jakiś przykład wymyślić. Na przykład jeżeli ktoś was na ulicy poprosi o podpalenie papierosa, powie elny zesz wątiz. Elny wątiz, czyli Przepraszam, jest ogień. To jest takie tłumaczenie słowo w słowo. Natomiast to byłoby takie, jakby to przetłumaczyć już bardziej nie słowo w słowo, ale znaczeniowo. Przepraszam, ma pan ognia. Czy ma, to znaczy, czy ma pan ognia? Czy ma pan podpalić mi papierosa na przykład za jakąś zapalniczką? Powiecie wtedy: Elny zyszty, wątiz. Przepraszam, czy jest ogień. I jest to takie formalne, znaczy nie tyle formalne, takie uprzejme poproszenie, czyli elny zyszcz, excuse me, albo bocianat, przepraszam. Zasadniczo to jest tak, że jeżeli wy będziecie używać bocianat i elny obu w najprostszym znaczeniu, przepraszam, to też będziecie zrozumiali. Ta różnica jest subtelna, ona nie waży jakoś szczególnie na tyle mocno, żeby was Węgier, kiedy użyjecie tego elny czy tego, tego boczanot nie zrozumiał. Za każdym razem będzie to po prostu zrozumiane jako przepraszam, ale El ma taki odczyn lekko bardziej uniżony, lekko bardziej uprzejmy, lekko bardziej może formalny. Formułowanie używane przy powitaniu, kiedy poznajecie nową osobę po raz pierwszy, czyli takie miło mi poznać, to będzie Örwędek. Yrwendek miło mi poznać. Na przykład odbieracie jakąś osobę pierwszy raz w życiu widzianą z pociągu, powiecie Örwędek. Ewentualnie istnieje także opcjonalna, dłuższa forma Örwędek o Serenczynek. Która w tłumaczeniu takim słowo w słowo i literalny to byłoby cieszę się z powodu tego szczęścia. Natomiast to znaczy tyle, co miło mi poznać. Czyli miło mi poznać możemy powiedzieć na dwa sposoby: albo krótkie Urwendek, albo Urwendego Serenczynek, czyli także miło mi poznać, ale taka forma już bardziej rozbudowana. Myślę, że jeżeli zapamiętacie tylko jedno z nich, czyli to Urwendek, to już będzie dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś inne popularne i przydatne słowa, chciałem wspomnieć o czymś takim jak czterech jeźdźców niekompetencji. Złowrogie, nieprzyjemne i mam nadzieję, was szybko z tej niekompetencji, nieznajomości języka węgierskiego wyleczyć, ale mimo wszystko są to bardzo przydatne w pierwszej lekcji. Słowa będą to takie słowa jak nie wiem, nie umiem, nie rozumiem i zapomniałem. Pierwsza z nich to powiedzmy Nie umiem, nem tudom, nem tudom nie umiem Nem tudom nie umiem Nem tudom nie umiem Nem, emliksem nie, pamiętam. nem emliksem nie pamiętam Nem emliksem, nie pamiętam Nem emliksem, nie pamiętam Trzecie to byłoby Elfelejtetem, zapomniałem Elfelejtetem, zapomniałem Elfelejtetem, zapomniałem Jeżeli potrzebujecie powiedzieć nie rozumiem Powiedzcie nemirtem. Nemirtem, nie rozumiem, nemirtem, nie rozumiem, nemirtem, nie rozumiem. I są to cztery sposoby na wyrażenie tego, że czegoś nie umiecie, nie, nie rozumiecie, nie, nie potraficie się czymś posłużyć, czyli to nemtudom nie umiem, albo także nie wiem, bo to czy wiem, czy umiem, tutaj zlewa się nam w tym jednym słowie. I jeżeli chcecie powiedzieć, że czegoś nie wiecie, powiecie nemtudom. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, powiedzcie nemirtem. Est nie rozumiem tego. I tutaj jeszcze przed tą właściwą nemyrtem wskakuje taki est, czyli wskazujące, że tego nie rozumiecie. I est nemirtem, tego nie rozumiem. Albo samo nemyrtem po prostu nie rozumiem. nemyrtem nie rozumiem. I czyli w ten sposób powiecie, że czegoś nie rozumiecie Węgrowi i on zrozumie, że wy nie rozumiecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, że czegoś nie pamiętacie, powiecie Nemem Liksem. Nemem Liksem, nie pamiętam. Nemem Liksem, nie pamiętam. Albo jeżeli chcecie powiedzieć, że czegoś zapomnieliście w domyśle, że wcześniej znaliście tą rzecz, albo że to było na jakiejś liście rzeczy do zrobienia, ale po prostu wyleciał wam z głowy, powiedzcie Elfelejtedtem. Tem zapomniałem. Elfelejtedtem zapomniałem, ale Nemem Liksem nie pamiętam. No to w zasadzie jest jedno i to samo. Można używać zamiennie. Nymem Liksem, nie pamiętam, El zapomniałem. Następnie nazwy państw. Węgry. Nazwa państwa węgierskiego to jest Mojzer Orsak. czyli Węgry. Samo Orsak oznacza kraj. Tą końcówkę dodajemy do nazw państw. Mojzer to są Węgry, czyli dosłownie kraj Węgrów. Jeżeli chcemy powiedzieć Polska, powiemy Lęgiel Orsak. Lęgiel Orsak Polska, Lęgiel przymiotnikowo-polski albo Polak modzior węgier albo węgierski przy przedstawianiu się może także wystąpić potrzeba powiedzieć, skąd jesteście skąd pochodzicie podam wam kilka metod w jaki sposób to się mówi możecie powiedzieć lęgiel wadziok, jestem Polakiem wadziok, czyli jestem najprostszy czasownik być w pierwszej osobie liczby pojedynczej lęgiel wadziok, jestem Polakiem Ktoś inny, kto, kto jest Węgrem, powie modziarwadziok, Modziar Wadziok, czyli jestem Węgrem. Domyślne po prostu powiedzenie, kim jesteście. Jeżeli chcecie powiedzieć pochodząc z Polski, powiecie Langelors-Arbol-Sarmazon. Tutaj występuje nazwa państwa, czyli końcówka Bol. Ta końcówka ma także zależny od pewnego uwarunkowania gramatycznego, który nazywa się harmonią samogłosek. Drugą formę. Atoli jeszcze nie jest w tej lekcji moment, w którym wyjaśniałbym to zjawisko gramatyki węgierskiej, jakim jest harmonia samogłoska. Wspominam tylko sygnalizacyjnie, że zależnie od tego, jakie samogłoski będą w danym wyrazie, będziemy wybierać końcówki. Chciałbym, żebyście przyzwyczajali się do tego zjawiska, że w języku węgierskim trzeba będzie wybierać końcówki, wybierać koniugacje. I trzeba będzie to robić jakoś w miarę potoczyście. I żeby tą potoczystość uzyskać, uważam, po prostu należy osłuchać się, dostarczyć sobie mnóstwo przykładów i odradzam, przynajmniej z, tak z mojego prywatnego doświadczenia, odradzam przejmowanie się jakoś za bardzo tym, że mówicie na początku, nie zawsze gramatycznie. I po prostu dostarczyć sobie przykładów, osłuchać się, spróbować się przyzwyczaić. Nie, nie metodą takiego wkuwania przy, przy każdej interakcji z rozmówcą węgierskim żeby nie, nie uruchamiać sobie w głowie programu wyszukiwania jaka końcówka jest właściwa i nie zużywać w trakcie realnej rozmowy 30 albo 40 sekund na, na dobranie idealnego słownictwa co jest na tak uważam zupełnie absurdem lepiej po prostu dostarczyć sobie jak najwięcej przykładów i podejść do języka taki Żywiołowy sposób, tak jak dziecko uczy się swobodnie od swoich rodziców, jest przez nich wiele, wiele razy poprawiane i świat się od tego nie wali. Uważam, że w ten sposób trzeba generalnie pracować z jakimkolwiek obcym językiem, jeżeli się go uczymy. W ogóle, może powiedzieć kilka słów na temat lęku przed, przed uczeniem się tak egzotycznego języka jak węgierski. Jeżeli, jeżeli ktoś ma ten lęk, to jedyny sposób, to uważam, próbować wejść w ten język, zanurzyć się w nim i nie przejmować się ilością, nie dociągnięć błędów, ilością jakichś takich źle powiedzianych zdań, czy nawet nieporozumień, które byłyby dla wielu ludzi hamujące. Generalnie języki obce u mnie wywołują raczej ekscytację, niż, niż odruch takiego wyhamowania. Jeżeli mam interakcję z obcokrajowcem, to ja będę z nim swobodnie w miarę rozmawiał, niezależnie od tego, czy ja ten język kaleczę, czy ja mówię dobrze, czy ja mówię źle. Jeżeli macie taki lęk przed popełnianiem błędu, władzę jakoś odinstalować sobie z głowy, bo tak naprawdę to wielu ludzi, myślę, że ma tego rodzaju lęki przy uczeniu się obcego języka. Wielu ludzi na przykład z góry robi sobie założenie, że coś im będzie szło źle, że czegoś nie nauczą szybko, że czegoś się nie mogą nauczyć i w ten sposób kanibalizują swój własny wysiłek, niszczą po swoją nawet przyjemność skontaktowania się z innym, egzotycznym, obcym, nieznanym do tej pory sposobem życia, bo tak naprawdę języki są sposobami życia. Ja się wychowałem na Wittgensteinie. Wittgenstein no, miał taką frazę form dotyczącą y, spo, języka jako sposobu życia. Y, y, polecam sobie przeczytać dociekania filozoficzne Wittgensteina. Y, on u, u, uważa, że sposoby mówienia y, są w jakiś sposób dowiązane do tego, y, kim jesteśmy. Y, ma takie fajne sformułowanie, gdyby lew potrafił mówić, nie potrafilibyśmy go zrozumieć. Lew ma swoje lwie życie, swoje lwie problemy i nawet gdyby zaczął mówić po ludzku, niekoniecznie bylibyśmy w stanie... Y, jakość, wejść w jego umysłowość i w skali, także między ludźmi, myślę, że podobne zjawisko w mniejszej skali, właśnie na, na, na interakcjach, które znajdują się pomiędzy jednostkami ludzkimi i jedziecie do jakiegoś obcego kraju i również ludzie mówią wy nie potraficie ich zrozumieć ze względu na to, że oni żyją czymś innym, nie wiem w Tajlandii mają gekony, gekony biegają po ścianach, wy jesteście zas zaszokowani widokiem tych gekonów Ktoś tam żyje i po prostu ogląda te gekony od dziecka, i będzie miał 50 sposobów na, na nazwanie tego gekona. Inne, inne kraje będą miały jeszcze inne zjawiska, które nie występują w Polsce. Będziecie jeżdżąc do tych krajów przerywać i musicie sobie coś nauczyć się radzić sobie z takim, jakby nie wiem, wrzuceniem na głęboką wodę, jeżeli chodzi o kontakt z jakąś obcością, z jakąś egzotyką. Z jakimś innym, dziwnym, może na początku, czy wydającym się dziwnym stylem, sposobem życia i jaki jest właściwy dla tych ludzi, których właśnie poznajecie, generalnie trzeba sobie nie wiem, spróbować przynajmniej wykształcić sobie jakąś taką ciekawość świata, jakąś taką zdolność do raczej ekscytacji niż denerwowania się tym, że macie kontakt z jakimś zjawiskiem. Które jest dla Was obce, nieznane? Jeżeli to dotyczy języka obcego, no to po prostu uważam, że trzeba sobie odinstalować w swojej mentalności takie oprogramowanie, które Was hamuje przed w miarę swobodnym kontaktowaniem się z, o, o, za pomocą obcego języka. W języku węgierskim nie mamy czegoś takiego jak rodzaje gramatyczne nie ma rozróżnienia na zaimki męskie, na zaimki żeńskie możecie czytać węgierską książkę i przez długi czas dopóki nie wystąpi jakieś dookreślające słowo nie wiedzieć jaką płeć reprezentuje sobą główny bohater nie będziecie wiedzieć czy jest to kobieta czy mężczyzna w języku węgierskim nie ma jakichś takich podziałów na zaimki dotyczące tylko mężczyzn albo tylko kobiet nie ma właśnie takich rodzajów gramatycznych nie ma tych wszystkich dziwacznych rodzajników, które możemy spotkać w wielu językach europejskich. Nie ma na przykład y, takiego czegoś jak w języku niemieckim Der Das, czy w języku francuskim le, la le Jest to raczej logiczny, prosty język, w którym nie spotkacie i to jest świetna wiadomość dla osób uczących się, że nie spotkacie y, takich właśnie rodzajników ani rodzajów, które by dzieliły wam sposoby mówienia ze względu na Osoby ze względu na ich płeć mężczyzna, kobieta, dziecko będą mówili w języku węgierskim tak samo. To jest bardzo przyjemna cecha, myślę, języka węgierskiego, przydatna dla osoby uczącej się. Natomiast mniej miłą stroną tego języka jest wielka i mnoga, i bardzo rozbudowana kafeteria różnych końcówek, sufiksów, afiksów, prefiksów, które dodajemy do słowa. Język węgierski to są takie klocki, to co w naszym polskim języku będziemy wyrażać przez po prostu różne fleksyjne odmiany, w języku węgierskim będziemy wyrażać przez takie jakby doklejki dodawane do słowa, czyli sufiksy. Jest to zjawisko, które naukowo nazywa się aglutynacją. Do języków aglutynacyjnych należy język właśnie węgierski. Należy język turecki, fiński, należy język japoński. W Ameryce Południowej także język Quechua jest takim językiem aglutynacyjnym. Jeżeli chodzi o podobieństwa między językiem japońskim a węgierskim, to istnieją spore, znaczy na, na moje prywatne, nie sięgające dość głęboko, ponieważ nie jestem bardzo kompetentny w japońskim, wyczucie jest trochę podobnych słów po prostu w języku węgierskim i japońskim na przykład po japońsku woda to jest mizu po węgiersku wiz. podobne przynajmniej na, na moje prywatne wyczucie po japońsku łabądź to jest hakucio po węgiersku hatiu też na moje wyczucie jest to słowa trochę podobne natomiast czy język węgierski jest wzajemnie zrozumiały z jakimkolwiek innym językiem uważam, że nie jest to język bardzo izolowany, jest to język jedyny w swoim rodzaju. Jest to język, z którym żaden inny nie jest tak bardzo wzajemnie zrozumiały, żeby można było bez jakiegoś tłumacza, czy bez jakiegoś po prostu pośrednika, który by pomagał w zrozumieniu, dogadać się węgrowi, porozumieć się węgrowi z użytkownikiem innego, nawet spokrewnionego języka. Na temat, które języki są spokrewnione z językiem węgierskim. Generalnie język węgierski jest językiem ugrofińskim, wywodzącym się z Azji, z obszarów za Uralem. Na temat etnogenezy Węgier nie będę się jakoś bardzo wypowiadał, natomiast oni przybyli w IX wieku do Kotliny Panońskiej, czyli do Węgier dzisiejszych, do terenów, które obecnie zamieszkują przybyli z terenów na północnym wybrzeżu Morza Czarnego wcześniej jeszcze zamieszkiwali w głębi Azji uważa się, że prawdopodobnie na zachodnich stokach Uralu w rejonie rzeki Kamy w obecnej Rosji zamieszkiwali przez pewien czas prawdopodobnie zamieszkiwali także za Uralem a ich właściwą taką pierwszą, najstarszą praojczyzną przypuszcza się ale żadnej pewności w tym względzie nie mamy to będzie być może południowa część zachodniej Syberii spokrewnione z węgierskim języki występują w dzisiejszej Rosji język hantów, hantyjski język mansów to są języki prawdopodobnie historycznie najbliżej spokrewnione z językiem węgierskim grupy ludności posługujące się tymi językami pozostały w Rosji Węgrzy migrowali stopniowo w kierunku zachodnim. Najpierw dotarli nad Morze Czarne, stali się na pewien czas częścią kaganatu hazarskiego. Generalnie przechodzili przez bardzo długi okres bycia pod wpływem ludów tureckich ze środkowej Azji. Byli pod panowaniem hazarów, byli naciskani i otaczani przez ludy tureckie przez oguzów, onogórów. Pieczyngów, Kumanów yy, Przemieszczali się pod wpływem nacisku tych ludów Stopniowo w kierunku zachodnim I weszli do Europy Dzisiaj Węgrzy zamieszkują Kotlinę Karpacką Czy inna rzecz, yy, też myślę dosyć przydatna yy, Takie słówka jak tak i nie yy, Po węgiersku tak to jest Igen A nie to jest Nem Igen tak, Nem nie nie ma tutaj żadnych komplikacji, jest to po prostu zwykłe, tak zwykłe nie. Igen tak nie. Nie ma nawet za bardzo tutaj się nad czym rozwodzić i myślę, że przejdziemy dalej. Taka rzecz jak prawda albo nieprawda. Igos znaczy prawdziwy, a migos, czyli to jest nieprawdziwe, albo rzeczownikowo prawda, logiczne takie znaczenie prawdy, Igoszak. Ta końcówka szak robi nam z tego rzeczownik. Igaszak prawda. Takie słowa jak moim zdaniem, używane do wyrażenia sądu, moim zdaniem czyli serintem, jeszcze raz powtórzę, serintem, moim zdaniem, może także być używane w znaczeniu, myślę, że sądzę, że jest to słowo, które bardzo często usłyszycie, jeżeli pojedziecie na Węgry, oni tak generalnie, oni często po prostu używają tego serintem, często tak mówią, i to znaczy, moim zdaniem. Jeżeli chcecie powiedzieć, myślę, że możecie także powiedzieć gondolom, albo gondolom chodź, Samo słówko choć to odpowiada mniej więcej, że jest używane jako taki, jakby takie słówko, które się pojawia w wielu różnych zdaniach, ale niesamodzielne. Takie jakby, taki fachowo nazwałbym to synkadegorematem, czyli słowem, które jest używane do klecenia z niego innych zdań choć, jeżeli zapamiętacie, że to oznacza mniej więcej, nie z wielką dokładnością, ale mniej więcej to, co w języku polskim oddajemy przez że, to będzie dobrze. Samo gondolą znaczy tyle, co myślę. Gondolą chodzi, myślę, że. Jeżeli powiecie, bez tego choć, czyli gondolą, i tutaj jakieś słowo, także będziecie zrozumiali. Żeby ułatwić Wam mnemotechnicznie zapamiętanie tego gondolom, proszę sobie na przykład, jeżeli znacie twórczość Aral Tolkina, skojarzyć z jego gondolinem Grodem Elfickim w Beleriandzie pod panowaniem Turgona. Ja jestem osobiście przeogromnym, wielkim fanem twórczości Tolkina i nie mogło zabraknąć zmianki o tym w moim filmie, ponieważ jest to po prostu cecha mojej osobowości, że miałem ochotę o tym powiedzieć. Gondolom, choć gondolin, czyli myślę o gondolinie. Jeżeli wam to pomoże, jeżeli znacie twórczość Tolkiena, jeżeli wam to pomoże w jakikolwiek sposób zapamiętać to słówko, fajnie. Jeżeli nie jesteście z tym oswojeni, nic wam to nie powie, ale mnie sprawiło przyjemność wypowiedzenie tego w ten sposób: czyli gondolom myślę, albo selintem myślę, że, czy moim zdaniem, popularne słowa i tutaj zwrócę jeszcze uwagę przy tym gondol na końcówkę M. Jest to końcówka koniugacji określonej. Druga forma, akurat przy tym słowie, oni tej drugiej formy za bardzo nie stosują, bo nie ma takiej potrzeby. Byłaby gondolok, i to jest ta druga koniugacja, czyli koniugacja, której użyjemy, jeżeli zdanie będzie rozwinięte jakimś bardziej jeszcze określonym dopełnieniem. Czyli powiedziałem nam, jak powiedzieć, że myślę, że powiedziałem nam, jak powiedzieć. Do, do widzenia, dzień dobry. Lekcja była już chyba wystarczająco gęsta, na tę chwilę możemy chyba zakończyć dzisiejszą lekcję języka węgierskiego. Zapraszam Was do śledzenia moich treści. Jeżeli podobało się albo przynajmniej było przydatne, proszę o lajki, albo także proszę o subskrypcję jestem także w trakcie stawiania bloga o właśnie tematyce języka węgierskiego, który zamierzam zintegrować z tym kanałem. Blog jeszcze nie istnieje, ale jeżeli się tylko pojawi, a myślę, że w ciągu paru tygodni najpóźniej pojawi się, dodam link w opisie do tego filmu. Zachęcam także do śledzenia tego bloga. Myślę, że myślę, że czyli Gondorom albo moim zdaniem czyli Selintem, jeżeli interesujecie się takim po prostu, jeżeli interesujecie się uczeniem się tego języka, zapraszam do śledzenia wszystkich moich treści, również tego powstającego, ale będącego jeszcze w fazie budowy bloga. Niniejszym lekcję uważam za zakończoną i Wisson lata